Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K25 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj pora na kolejny mecz. Dzisiaj będziemy grać z Philadelphia 76ers. Poprzedni odcinek niestety nie będzie zaliczony do udanych, bo była to porażka z Charlotte Hornets i to taka naprawdę w dziwny sposób ta porażka, bo praktycznie pod koniec trzeciej kwarty było dość równo. Nie pamiętam już dokładnie jaki był wynik, ale gdzieś tam około maksymalnie 6 punktów traciliśmy możliwe. No i sobie idę na ławkę, wracam do gry i wracam i tam mieliśmy z 30 punktów praktycznie straty, coś takiego, więc no nie wiem naprawdę, nie wiem jakim sobie to zrobili ci zawodnicy, którzy wtedy byli na parkiecie, ale niestety tak było. No i ten mecz oczywiście przegraliśmy, a szkoda, mieliśmy fajną serię zwycięstw, między innymi dwa mecze wygrane z Knicks, dwa mecze wygrane z Celtics, wygrana z Cavaliers, wygrana z Pelicans, a to Hornets nas pokonują. Więc troszkę no zabolała taka porażka, teraz mamy Sixers, więc zespół lepszy, ale może właśnie my jesteśmy taką drużyną, która z mocnymi drużynami lepiej gra, nie wiem. U nich Eric Gordon ma kontuzję, u nas cały czas Ben Simmons, Bogdanowicz i Thomas. Oczywiście Schroeder wrócił do gry. Czy line-up jest ustawiony, czy nie? Zobaczmy. Line-up znowu. Co się znowu teraz zmieniło jakby? Co się teraz zmieniło? Nie mam pojęcia, co się teraz zmieniło, że... Właśnie, bo mieliśmy to ustawione i gra mi to zmieniła, nie wiem czemu. Nie podoba mi się to, że to jest ustawione, że to jest zmienione, znaczy... A ten Derrick White, wydaje mi się, że nie powinien być... Po prostu tutaj, w line-upie, powinniśmy mieć 10-osobowy line-up. Zaire Williams wygląda dość dobrze, ale jednak chyba wolałbym... Wolałbym Dejrona Sharpa, wolałbym Dorian Finney-Smitha jednak, myślę. Ale Zaire Williams będzie moim six-manem. Ci zawodnicy mogą mieć tyle minut. 18 dla Zaira i tak. Klaxon 66, cały czas mu oczywiście pomagamy, żeby mu też minutę, może nie minutę, a punkty szły w górę. Te points per game, które mam. Dobra, więc jeśli chodzi o właśnie ten mecz, on average obecnie 15,9, czyli oczywiście musimy minimum 16, to celujemy oczywiście w tym meczu i mam nadzieję, że dam radę to zrobić i że coraz bliżej będzie tego 17 tam points per game, czy tam 17, coś chyba. Mam ten strój taki oldschoolowy, troszkę New Jersey, nie ukrywam, że wiadomo, że to jest nieaktualne po części, bo New Jersey jeszcze wtedy, teraz już jestem na Brooklynie, ale jednak tak mówiłem, no chciałem zagrać w tych takich strojach, które są oldschoolowe i na przykład właśnie dzisiaj zagramy w tym oldschoolowym stroju New Jersey. Jesteśmy gotowi i będziemy mogli przechodzić do tego meczu. Jestem ciekawy, czy czasem właśnie Sixers nie będą mieli takiej oldschoolowego stroju, bo w 2K23, pamiętam, jak ubrało się taki właśnie oldschoolowy strój, to rywal też miał taki oldschoolowy, więc ciekawy jestem, czy tak właśnie będzie tutaj, czy jednak oni będą mieli jaki chcą strój. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. To jest mecz Philadelphia oczywiście. A zobaczymy właśnie, jak ubrani będą Sixers. To jest po pierwsze in-season tournament. I Aden, to są nasi koledzy z zespołu. Dobra, kończymy ten shoot around na szybciutko. Jestem ciekawy właśnie tych Sixers, jak oni wyglądają. Dobra, to ich wejście, jakby można powiedzieć, pominiemy. A więc in-season tournament. Nie wiem, jaki mamy rekord, jeśli chodzi o in-season tournament, bo normalnie to wiadomo właśnie, jaki mamy. Ale w tym samym właśnie in-season tournamencie to niezbyt pamiętam. No jeszcze na miejscu piątym, my na... Zakładam, że powinniśmy być na dziewiątym, ale no te standings nie za dobrze są zrobione. Tak jest z Maxem, tak, u nich w sumie Jabusele na tym Power Forwardzie, to jest ciekawe pewno. To jest ciekawe, że Jabusele jest na Power Forwardzie. I oni grają... Są takie oldschoolowe ich, czy nie? Nie, to nie są oldschoolowe, to fajnie, bo jakby... Właśnie to jest spoko, bo wolę, żeby tak było właśnie, wolę, żeby tak było, nie ukrywam. Wolę jednak, żeby oni sobie grali w jakich chcą, a my w jakich my chcemy. Jabusele niestety zdobywa punkty od razu tutaj. Dennis Schroeder. I na początek było bardzo blisko trójki. Lecz nie trafiamy tutaj na razie, ale no w poprzednim meczu 3 trójki. Tutaj mam nadzieję, że z jedną zgarniemy przynajmniej. Jabusele ponownie trafia. Przedtem miał alley-oopa dość otwartego, teraz miał mismatcha, bo był ze mną, więc musimy troszkę się skupić na nim, bo on wydaje się najsłabszą, może być ich opcją, a no on jak na razie zdobywa punkty. Klaxon, masz Embiida dzisiaj, więc praktycznie gorzej się nie da. Znaczy w sumie
Miałem powiedzieć, że Jokic jest tylko gorszy, no ale w sumie może nie, bo jakby defensywnie może powiedzieć, jakby to jednak na pewno lepiej grać na Jokicia niż na Embida. Jeśli chodzi właśnie o walkę, może powiedzieć, pod koszem, jak my atakujemy. No tak na pewno mam Adebayo na przykład ciężkim. Victor Wembanyama jest na pewno najcięższym matchupem dla Claxtona. Jeszcze ze Spurs nie graliśmy oczywiście. Uwaga na Embida. Claxton lubi faulować dużo, a Embiid lubi wymuszać dużo fauli. I nie ma. Pięknie Claxton. Mam nadzieję, że zobaczę nie jeden jeszcze raz taką właśnie sytuację. Piękne podanie, a Cameron Johnson nie trafia. No to jest bardzo dobra wybrana Ebusele. To jest faul Claxton. Co? Nie wiem. Naprawdę, nie wiem co z nim jest. Nie wiem czemu Claxton to musi robić. Nie wiem czemu Claxton musi mieć ten magnes, jakby. No dosłownie on jest magnesem na faule i przyciąga te faule. Non stop fauluje tylko. Nie wiem naprawdę czemu on aż tak często to robi. Nie mam pojęcia. Oj, Claxton spóźniony, no ale czemu on nie wyskoczył dalej? Jakby no, wydawało mi się. A, to jeden z pingów, myślałem, że może stać piłkę. Wydawało mi się, że on dalej jest w stanie skoczyć po tą piłkę, ale no nie chciał skoczyć. Jabusele nie trafia. Piłka jest nasza, mam nadzieję. No, bo jak patrzę na Schrödera, widziałem, że on jakby tą piłkę zostawił. Właśnie myślałem, że lepiej, żeby to była piłka nasza, bo jeśli on by widział, że ta piłka jakby jest odbita od jednego z naszych zawodników, aby to tak zostawił, no to byłoby to niezbyt przemyślane. Cameron Johnson, Kelly Oubre przy nim, no właśnie, dlatego tym razem powinien łatwiej trafić punkty. Spóźniony Kelly'ego Oubre i wykorzystuje to oczywiście tą trójką bez problemu trafia. Claxton. No ten alley-oop jest zły, ale to nie jest moja wina. No, to jest najgorsze jakby. To jest najgorsze, że to nie ode mnie zależy. To mnie bardziej boli, że właśnie ja mogę sobie tylko tak rzucić, a potem liczyć, że gra mi nie przeszkodzi. A niestety, no tym razem przeszkodziła. Paul George nie trafia. Próbowałem i wydawało mi się, aby. To jest właśnie dla mnie na zawsze będzie dziwne. Very early. No, chyba naprawdę nie rozumiem tego shotmeetera, skoro to niby jest very early. Patrz na to, gdzie ja to trafiłem, ja był. Gdzie jest ta góra, można powiedzieć, tego shotmeetera i gdzie ja to rzucam, i to jest very early. To po prostu naprawdę dla mnie nie ma sensu. Schroeder do Doriana, Dorian Finney-Smith buduje. No i to jest faul. Maxi pod koszem, Maxi. No ta obrona jest. To nie jest obrona. To nie jest obrona. To po prostu jest brak obrony. Bo dwóch zawodników tam było i żaden z nich nawet nie próbował realnie powalczyć z Maxim. Życie byłoby piękne, naprawdę życie byłoby piękne, gdybym mógł trafiać trójki takie open. I to jest pudło Camera Johnsona. No ja mam drugi faul. Ten mecz, czy on może naprawdę gorzej iść? Nie wiem, czy może pójść gorzej. Próbuję zrobić te style, ale no nie jest to niestety łatwe. Pomimo, że powinno być łatwe. Tak, oczywiście nam to nie może sprzyjać i niestety
Naprawdę reklamy w trakcie gry, 2K, naprawdę w trakcie gry. Tego nie było w 2K24, żeby mi dosłownie wci... A potem, no z takiego miejsca już to nie było za wcześnie na layupa. Z takiego miejsca, w którym ja już byłem, to nie jest za wcześnie, żeby kliknąć layupa, ale gra oczywiście robi swoje. Co z tego, że ja sobie chcę layupa zrobić, jak oni mi mówią, że nie, ja chcę robić niby jumpshota. Bity teraz rzucam. Nie trafiam. Watford. Dobry pas. Punkty. Ale ciężko się z czegokolwiek cieszyć na razie, naprawdę. Jakby no. Nie ma nic pozytywnego jak na razie. Lowry. Skoczyłem do niego i. No właśnie, Embiid normalnie to są, ja nie wiem, jakby boys among men, można powiedzieć, po angielsku najlepiej to brzmi, czyli chłopacy, to byli chłopcy, można powiedzieć, a to był mężczyzna i Embiid to pokazał, naprawdę, nie mogę z tymi alley-oopami, normalnie, co, no fajnie, było prawie, co alley-oop to gorszy, ta gra mi daje, no to jest niesamowite, naprawdę. Zresztą nie powinien też robić alley-oop, i tak ma klaksonę na ławce. Kto jest faulowa kto go faulował? Clowni, to jeszcze pada. Do katalogu tragicznych zagrań Clowniego, których jest niestety setki w jego karierze, jak na razie. 36-19 przegrywamy. Cameron Johnson, no dobrze, że Embiid go sfaulował, bo rzucanie naprzeciwko Embiida to jest głupia decyzja i po prostu to nie jest mądre, ale ma farta Johnson. Strasznie chciałbym właśnie wiedzieć, jak będą wyglądały moje trójki, gdy będę miał dobry free point shot. Naprawdę, jeśli moje trójki dalej będą tak ciężkie trafienia open, nawet na takim wysokim, na wysokiej ocenie, to będzie tragizm. I to będzie naprawdę duży tragizm. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że naprawdę poczuję, bo jakby no... No nie wiem, jakby najgorsze właśnie, że ja nie czuję tej... Po prostu jakby no, różne miejsca rzucam i różnie to bywa jakby. Nie mam takiej systematyczności. Nie czuję, że jakby w jedno miejsce jak trafię, to jest cały czas troszeczkę za wcześnie czy za późno. Tylko raz jest tak, pomimo że trafię w jedno miejsce. Takie mam wrażenie. Lowry to łatwo. Nie mogę się kompletnie skupić na tym meczu też, bo nie ukrywam, że no dosłownie wszystko mnie tutaj denerwuje teraz, bo dosłownie nic nie idzie. Watford, trójka. Trafia, no każda trójka oczywiście jest duża dla nas. Nie mogę klikać kwadratu, bo za chwilę trzeci faul i będę na ławce. Embiid kontra Clowney. Dziwne, że jeszcze tego nie wykorzystują. Blok na nim, no dobra, jest blok. Shot clock violation też, no to fajna akcja, akurat tutaj nam się udała. Ale to jest jedna na kilkanaście, może powiedzieć, czy kilka, no nie, na kilkaset może nie, ale no na razie jakby takie fajne akcje są sporadyczne. Dobra, użyjmy tego GOAT skilla, Mr. Posterizer, między innymi mamy speed with ball wysoki, więc użyjmy to i spróbujmy właśnie po screenie pędzić pod kosz. To robimy i mamy wsad, pięknie. Trzeba to wykorzystywać. Teraz właśnie no, naszym celem musi być atakowanie pod kosz, bo mamy właśnie tego speed with ball, te wszystkie jakby rzeczy, które jakby są dobre dla nas pod finishing teraz. Kelly Oubre próbuje. Buduje, ale Embiid zbiera. No tak, niestety Embiid właśnie będzie się bawił z tymi naszymi centrami dosłownie. To nie jest żaden matchup realny dla niego. No, wpada, dobra. Już byłem pewny, że to walnie obręcz i wypadnie. Bo niestety w tej grze to jest częste bardzo właśnie. Caleb Martin. Clowney kontra Embiid. Embiid na szczęście trafia i nawet nie zbiera.
Faul, dobra, faul jest, może być. Drugi faul Embida. Choć rzut osobiste mogę chyba już właśnie jeden sobie zagwarantować, że trafię. Pierwszy jest excellent. Drugi mam wrażenie, że wypuszczam w tym samym momencie i jest excellent, no i pięknie. Już byłem gotowy, żeby być złym na tą grę, bo byłem pewny, że wypuszczę właśnie znowu w to samo miejsce i że będzie tym razem coś innego. Jabusele. Embiid podaje, ale Martin Kelly Oubre już będzie musiał rzucać. Uwaga na Embida. Dobrze, piękny klakson. No, to było takie bardzo ryzykowne. Dobra, mam tutaj Embida, weźmy go właśnie sobie. Szybko, dobrze, piękne podanie i mamy czwartą asystę. Co ważniejsze, od asysty klakson ma punkty. Bo na razie nie układam się w tym meczu, nawet właśnie zdobywanie dla niego punktów. Na razie to są, no 4 punkty ma, więc mało, mało. A nie chcę, żeby tego średnio się cofały, żeby szły w dół. Uwaga na Embida, uwaga na Embida, Claxton. No właśnie to jest błąd najbardziej podstawowy, jaki może być. Dosłownie oddaję mu pozycję przed sobą. No jakby no, to jest po akcji. W takim momencie dosłownie po akcji. Aj, style. Aj, style w tej grze. No, zrobiłem co mogłem. Naprawdę, nie mieszałem nic w tych stylach, ale ja naprawdę czuję, że będę musiał, bo po prostu właśnie denerwuje mnie, że każdy to nie jest aby, że tylko jacyś najlepsi zawodnicy w tej, może powiedzieć, w tym fa... No, czemu ta gra, naprawdę jakby, niech ta gra w takich rzutach mi nie robi takiego małego zawału, można powiedzieć. Niech mi naprawdę dają łatwe wykończenie, a nie, że to musi być wykończenie od obręczy i ledu, co wpada. A właśnie kontynuując, no, jakby rozumiem, jakby to byli głównie te zawodnicy fenomenalni, jeśli chodzi o style. A to jest każdy praktycznie point guard, mam wrażenie, w którym się mierzymy. To jest trzeci faul Claxtona. Ponownie, Claxton po prostu nie umie trzymać tych rąk przy sobie. Musi zawsze je wepchać gdzieś, żeby kogoś sfaulować. I to niestety robi ponownie. Najgorsze właśnie, że nie tylko on cierpi na tym, nie tylko zespół, ale ja cierpię, bo ja muszę mu zgarniać te jakby punkty. No ale właśnie w taki sposób nie będę mu zgarniał punktów. Czy mamy cały czas to włączone, czy nie? Tak mi się właśnie wydawało, bo właśnie no... No czuję niesamowitą tą prędkość, aż właśnie boli mnie, że no, jakbym wiedział, że to będzie aż tak ważny w tym roku, no to bym speed with ball sobie mega to zupgrade'ował. Ale muszę pewnie mieć właśnie gold skilla jakiegoś właśnie z tym speed with ball, tak ja mam przed gold skilla. Uwaga, Embida, nie będzie trzeba uważać, bo to jest trójka od PG-13. I kolejny wjazd i... No zbyt pięknie w tej grze nigdy nie może być. Musiał jakiś na mnie prezent fajny od 2K czekać. Jabusele pod koszem i Dorian Finney-Smith faul. Bo co innego by w tej grze było w takiej sytuacji? Nigdy nie ma praktycznie wybronienia normalnego, tylko musi być faul. Faul i style. To są właśnie zbyt podkręcone względem 2K w 24, jakby rzeczy. Offensive rebound. Drummond to... Dobrze Drummond... Wow, Klaun go zablokował. Dobrze Drummond umie zebrać, ale już... Cokolwiek innego później jest ciężkie dla niego, czy to shooting, czy finishing. Paul George musi rzucać i to jest po prostu dla niego zbyt proste. To jest dla niego po prostu łatwe, za łatwe. Pięknie, mam wsad. Widziałem Paula George, nie, to był, tak, to był Paul George, no ale nie wycofałem się już w ostatniej chwili, bo póki mam właśnie ten goat skill, to też chyba mam driving dunk też ulepszony, więc po prostu, no, w takim momencie będę tylko atakował. Paul George. Tym razem pudłuję. No, teraz to po prostu było wolne, po prostu mój zawodnik specjalnie zwolnił. Dobra, nie ma faulu, ale co z tego? No, co z tego właśnie? Cameron Johnson trafia za 2 punkty.
Próbuję się tak ustawiać właśnie, bo liczę na jakieś darmowe style, bo właśnie w tej grze często są te właśnie sytuacje, jak widzieliśmy już wiele razy, gdzie właśnie dosłownie wystarczy stać i ten styl może się wydarzyć. Maxi przepchnięty, foul and one, nie, niestety. Ale Maxi fauluje drugi raz w tym meczu. Too late. To mogę przyznać. No, na razie jest sprawiedliwie. Na razie jest sprawiedliwie. Kelly Oubre. Jabusele kontra Dorian Finney-Smith. Kelly Oubre nie trafił do bram. Foul. I and one, pięknie. Drummond fauluje. Widziałem Drummonda, widziałem Paula George'a, ale po prostu wiedziałem, że jestem za szybki dla nich. No to akurat mnie ten free throw mnie boli akurat. Wolałbym jednego tamtego nie trafił, którego przedtem trafiłem. Bo ten dłoń już nie smakuje tak samo po takiej sytuacji. Oj, Paul George wolny. Tak, jeszcze to jest tak jakby... Nie mogę jak to nazwać, jakby jeszcze bardziej jakby dają oliwy do ognia, może powiedzieć, jeszcze w takim sposób, jakby jeszcze bardziej mi muszą dopiec, jakby muszą w taki sposób to jakby wykończyć. Właśnie potrzebuję właśnie takich więcej finiszów, bo jak na razie bardzo dużo driving layupów takich nie kończę. I to właśnie mnie boli. A więcej powinno takich być wykończonych, bo w 2K24 dużo takich właśnie wykończę bez problemu. Maxi trójka. Ponownie. To niestety nie mogę na pewno, ale to bym też z miłą chęcią zmniejszył. Częstotliwość trafiania rzuty, gdzie ten rzut się tak mega to obręczy, może powiedzieć, obraca. Ponownie nie podoba mi się, że mój zawodnik po prostu zwalnia, bo to się może źle skończyć, tylko po prostu cały czas nie utrzymuje tą dynamikę, a on zwalnia za bardzo. Na pola George'a i no nie uważaliśmy, ale na szczęście trafił. Jeszcze zebrał. Max jest szybki niestety. Dobrze, że go tam nie sfaulowałem. Trzeba to zagrać mądrze, czyli pójść pod coś, co jest realne. Czyli dla mnie jest to wjazd pod kosz lub podanie i Dejron Sharp. To był Clowney? Nie, Sharp, ale i tak. Jak w takiej sytuacji nie wykańcza się akcji, trzeba się zapytać Dejrona Sharpa, bo tylko on wie. Koniec pierwszej połowy, no jak na razie jest kiepsko. Nie ukrywam, że jeśli damy jeszcze, powiem tak, nie będę zły, jeśli damy radę klakson, tylko właśnie to mnie interesuje. Żeby ten klakson nie łapał fauli, bo to nie jest, właśnie tak jak mówiłem, jakby tylko jemu to szkodziło, to mam to gdzieś. Łap sobie ile chcesz fauli, ale on mi też szkodzi. On mi też szkodzi, mi utrudnia moje zadanie. Który muszę go dosłownie za rękę trzymać i go pchać ze sobą, może powiedzieć. No czuję się, jakbym był jego jakimś rodzicem, dosłownie, i go biorę za rękę i muszę go prowadzić gdzieś. Bo tak to niestety wygląda. Dosłownie muszę go tak kierować, muszę mu tak wyrzucać te podania, by muszę go tak, aby karmić tymi podaniami, żeby zdobywał tych punktów, żeby się na mnie, nie wiem, żeby się po prostu organizacja nasza nie była zła na nas. Siedem punktów, więc fajnie zakończyliśmy tą pierwszą połowę personalnie. Ale pierwszą kwartę strasznie zniszczyliśmy, bo w drugiej chyba 3 punktami tylko przegraliśmy. Pierwszą zniszczyliśmy bardzo. To jest właśnie ten problem. Pierwsza kwarta poszła naprawdę bardzo, bardzo tragicznie. I zaczynam drugą połowę. Chyba muszę grać jak najwięcej z Klaksem, bo jest duża szansa, że on za chwilę połapie kolejne faule i no i nie będzie ciekawie. I to właśnie, chodź tutaj Klakson od razu. No, znowu, byłem już przekonany, że gra ponownie mi przeszkodzi, że ten alley-oop. Ale właśnie czemu ten alley-oop tak wygląda? Czemu mój zawodnik rzuca takie alley-oop? Takie bardzo ryzykownie niskie. O, Embiid. No dobra. Wyszłoby na to samo. Jakby on nie trafił, to Embiid by zebrał i on by zdobył 2 punkty. Chodź, Claxton, bo muszę korzystać póki nie ma fauli.
Szybko. No, jakoś to wkręcił jeszcze. Ile ma znaczy tych punktów? 8, no właśnie, jakby, no muszę właśnie tam mówić, korzystać, bo dosłownie następny faul, który on złapie, to już go możliwe, że całą trzecią kwartę nie będzie, bo ma 3 faule. Oj, teraz musimy uważać, teraz jest ryzyko. Jabusele jednak rzuca trójkę. Nie trafia. Piłka nasza, dobra. Bałem się, że tam Claxton nie da rady złapać. Dorian Finney-Smith trójka. I trafia, bardzo ładnie Dorian Finney-Smith. Dobra, jednak ja na Kariego ubraję, no dobra. Boję się naprawdę tego, co się tutaj może wydarzyć, tylko bez faulu. Tylko bez faulu, nie ma faulu, dobrze, bardzo ładnie, klakson, no i da się. Da się zrobić też akcję, w której wybronisz Embiida i nie sfaulujesz go. Ale rzadko, no ale fajnie widzieć. Ale jup. Co to było jakby? No on jakby. On ci jakby. To wygląda, jakby się przestraszył. Tak to wyglądało. Teraz. No i o to chodzi. No i tak się kończy, ale jup. Pięknie. Jest kolejny chyba 10. punkt, jeśli dobrze pamiętam. Przed chwilą sprawdzałem, ale już zapomniałem. Chyba 10. jego punkt. Tak mówię, dobić do 16, wtedy już. No wtedy już możesz być fouled out. Jeszcze nawet 3 celne rzuty potrzebuję od niego. Paul George trafia. Próbowałem robić co mogłem. Ponownie. Tak mówię, no muszę to wykorzystywać. Ale nie zawsze będę podawał, bo czasami dostanę potężnego bloka. Schroeder jednak zbiera i trafia. Bardzo ładnie Dennis. Oj, uwaga, Embiid trafia, no bo to dla niego łatwe. Claxton wycofanie. Oddaję Claxton, bo to. Tylko właśnie to jest niesamowite, że dosłownie jakby. Oj, ma piłkę jeszcze. W 2K24 bo on się nie odwrócił, właśnie to jest takie. Ciężko, prawda? Cały czas jest ciężko, bardzo się do tego przyzwyczaili po prostu, że to jest właśnie, że. No to jest. No to jest znacznie ciężej. Tylko złapę to, dobra. Szybko. Claxton, potrzebujemy naprawdę od ciebie tych punktów i potem mamy spokój. Karta zwiast pod kosz. Maxi. No, miałem mówić, że Maxi nie powinien sprawić problemu zbytnio. Widocznie sprawił. Widocznie niestety sprawił. Szkoda naprawdę, to jest właśnie denerwujące. Jakby jeszcze ktoś był ode mnie większy lub podobny gabaretu, można powiedzieć. Oj, łatwo, ale. Aha. I trójka? Nie, ale mamy piłkę, dobra, w końcu. Są punkty. Maxi kontra Schroeder. Uwaga na Embiida. Paul George. Strasznie jest to ciężkie i strasznie ciężko jest z tym bić się. Jak walczysz, nie poddajesz się, ale oni raz na jakby minutę gdzieś doładują taką trójkę i po prostu aż zniechęcają do wszystkiego, naprawdę. Ciężko. Ciężko jest grać na takie drużyny, które tak właśnie tak często ładują te trójki. Ależ teraz mamy poster and one. No to było piękne. Pożałował naprawdę, Maxi pożałował tego, że ten nas próbował wybronić. Zobaczyłem go, że tam był, ale po prostu jakoś. Po prostu jakoś właśnie do końca i tak atakowałem. Ale nie byłem pewien, co się wydarzy. No ale. To jest nasz największy highlight w karierze? Może? Możliwe. Możliwe, że to jest nasz największy highlight, który będzie więcej pokazywany, bo jednak.
taki poster, gdzie są jego, możesz powiedzieć, kolanem troszkę przesunąłem, no to naprawdę było fajne. Naprawdę to mi się podoba, jakby tak, chyba naprawdę, jakby w pełnej dynamice to było potężne, naprawdę. Wiadomo, że jakby ten kontakt, jaki mamy z nim, gdzie tutaj może powiedzieć, jakby ten kontakt, jaki tutaj z nim mamy, go, chyba gdzieś tam właśnie, chyba dostałem najpierw kopnięcie w czułe miejsce, najpierw dostałem, chyba jednak, tak mi się wydaje, więc może dlatego tak zwinęło na ziemię. No chyba dostał kopa i potem dopiero daliśmy radę, jak on się już położył na ziemi trafić, ale sędziowie tego nie widzieli. A ja trafiam do kosza, dobra, mamy to. 75-64. Maxi. Nie trafia. Schroeder. No, chciałem go poprosić o piłkę, ale dobrze, że tego nie zrobiłem. Bo zobaczyłem tam jabusele z nim, więc myślałem, może lepiej, żeby tego nie robił, ale tak dobrze to zrobił. Embiid musi rzucać. Nie trafia, dobra. Przydałoby się naprawdę klakson zrobić jakieś punkty dla ciebie. A ten właśnie musi być lepszy screen. Jeszcze do Zaira tutaj podałem. Zair, wykorzystaj screena tylko. No właśnie, jeszcze podał i. No byłoby to zbyt piękne. Byłoby to zbyt piękne, gdybyśmy upiekli dwie pierwsze na jednym ogniu. Nie, że zdobywamy punkty, to jeszcze by klakson trafił. Aha. Co mogę zrobić więcej? Kliknąłem trójkąt. To nie tylko nie wybroniłem go, ale po prostu sfaulowałem go oczywiście. Powiem, że to powinien być dla mnie blok. Jakby no, w takiej sytuacji trójkąt powinien być szansą na blok. No ale szansy nie miałem żadnej. Przynajmniej naprawdę mogli mi nie wrzucić end-one, naprawdę. A już mi nie pozwoli na ten blok, no to mogli w jakoś lekszy może być sposób zrobić. A ponownie mój zawodnik naprawdę ma. Nie chcę się denerwować na swojego zawodnika, bo to jest wszystko i wyłącznie wina gry. On nie. Jakby mój zawodnik niestety nie steruje tym, jak wyrzuca te alejupy, ale on non-stop nisko, nisko to rzuca. Ale niech ta gra właśnie klakson przydałaby się, żeś pomógł. Ja próbowałem pomóc. I kończymy to trójką. To nie ja klakson powinien tam podwajać. Ale to jest naprawdę denerwujące, aby. Czemu ta gra musi mi przykrzyć życie, jeśli chodzi o te alejupy tak nagle? Normalnie. A oni tam przedtem chcieli jakby. Dobra, teraz. Szybko. No i ładnie. To jest właśnie denerwujące, że muszę to robić w ogóle. No. Niestety jestem do tego zmuszany. Tak, to by mnie obchodziło mnie. Ten klakson mnie aż tak nie obchodził. A tak to wiem, że im szybciej to zrobię, tym lepiej dla mnie. Nie mogę jakby pozwolić na to, żeby on wracał w dół. Nie chcę, żeby on miał poniżej 15 punktów, bo wtedy będzie troszeczkę może pójść w dół. No i potem muszę od nowa to robić. Tak nie chcę się tak bawić w to cały czas, tylko chcę to jak najszybciej wywindować. Tym bardziej w takich meczach, w których no realnie tak małe szanse na zwycięstwo są. Maxi trójka. Nie trafiam. Teraz klakson na ławie. No, myślałem, że to. I ukryłem, że jakby wiem, że już nie miałem tego 99 speed, ale jednak, żeby nie wyprzedzić Drummonda tak łatwo, to mnie zdziwiło. Myślałem, że Drummond będzie łatwo wyprzedzony. Lauri. Uwaga na Drummonda. Dobrze, nie zbierze. Ale to miał być do Denisa Schrödera, no nic. Denis, jakbyś potencjalnie spróbował trójkę. Oj, to będzie ciężki. No, atakować Drummonda nie jest to niestety dobry pomysł, jak widzimy. Ja to się. Ja to poczułem i Tarzan to poczuł. Też nie kryłam, że naprawdę strata. Bardzo mnie boli strata Bena. Bo już, no, było widać właśnie, jak on ważną był postacią dla nas. Trójka Denisa z daleka dość, ale trafia. Bardzo ładnie Denis.
Drummond oczywiście ode. Nie, jakby podwójne skrycie na Drummonda, już to mi się akurat nie podoba. Na Drummonda to bym nie robił podwójnego krycia. Bo tam mówię, jego finishing nie jest za dobry. Nawet jeśli by go, no uwaga teraz, tylko ja nie trzeba uważać, bo oni niestety non-stop. Naprawdę, czy oni mogą się kiedyś zatrzymać z tymi trójkami? Naprawdę, przynajmniej na kilka minut. Nie ma faulu. No i nie ma punktów. Ponownie, właśnie mówiłem, no. Że Maxi mnie aż tak dobrze broni, to nie jestem fanem tego. Rozumiem, aby to był jakiś dobry defensive guard, albo ktoś po prostu nawet nie musi być dobry defensywnie, ale po prostu duży. Na Maxi, że mnie tak. Ja Maxi powinien być troszkę przepychany bardziej, bym powiedział. Drummond nie powinien mnie tutaj zablokować. No i tym razem dałem radę go wyprzedzić, a przedtem się nie udało. 28 punkt. Maxi nie kończy, no ale jest Drummond. Finis mi przydałoby się nam to. Dobrze. Dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Nie trafiam. Shooter, rzucaj. Czemu nikt się nie odważy rzucić w tym momencie? Już nie raz, nie pierwszy raz to widzę. Nie podoba mi się to. Powinniśmy chyba gdzieś usiąść na początku czwartej kwarty, wydaje się. Tak jest. No i teraz, czy jest do czego wracać? No nie, ale to mnie nie boli jak z Hornets. Jakby to mnie nie boli, bo tutaj po pierwsze oni przez cały mecz prowadzili, a po drugie to są Sixers, nie Hornets, więc na to patrzę kompletnie inaczej. No została mi na pewno jedna misja. Claxton. No i dobra, ale znowu ten, ale te po prostu alejupy mój zawodnik robi niedobrze, niestety. Znowu ten z nie za wysoko i długo ta piłka jest w powietrzu, że myślałem, że znowu Embiid ją zgarnie. Dobra, Claxton ma już 17, więc ma to, co chciałem minimum. Ale nie ukrywam, że im więcej zdobędzie, tym szybciej, tym w mniej meczu jakby osiągnę to. Więc jakby no nie będę się zatrzymał. Tym bardziej, że teraz nie muszę jakby myśleć o tym, żeby grać jak najmądrzej pod zwycięstwo, bo zwycięstwa po prostu nie będzie. Niedawno te dwie ekipy grały w playoff ze sobą. Ten Martin, naprawdę, czemu musiał takiego dive robić? Naprawdę, macie takie duże prowadzenie. Naprawdę, Martin, wyluzuj, nie rób takich akcji, naprawdę. Nie zamieniaj się tutaj w Supermana jakiegoś. To też kolejna rzecz, która jest frustrująca. Niby te skille są łatwe, ale no niby jednak nie, bo jak klikam kwadrat, gdzie ewidentnie skierowany mam zawodnika, żeby piłkę trafił, to on, pomimo że jest dosłownie zaraz przed zawodnikiem, trafia w jego kolano, no. Nie wiem, dziwnie to naprawdę. Tutaj też jakby, no nie kliknę kwadratu, bo się bałem. I Kelly Oubre trafia. Szydra nie trafia. Nie ukrywam, że to była, może powiedzieć, business decision w moim wykonaniu. Jakby wiedziałem, że co łatwiejsze będzie dla Embiida przeciwko zdobyć punkty pod koszem czy trójką. No wiadomo, że będzie łatwiej mu pod koszem. To jest faul, dobra. Więc dwa rzuty osobiste. Oby coś tam przynajmniej z jednego trafił. Making men's, nie wiem na co to jest w sumie. Jakieś serce zszywamy zniszczone. Chyba to nie oznacza to, że jakby już to, tego Claxtona jakby. A wiem co może. Wiem co. Właśnie, miałem mówić. Increase Nicholas Claxton usage. Zakładam, że to właśnie zrobiliśmy i dlatego mu to wbiło. Dobra, czyli na powolutku właśnie. Powiem, że to jest tak, tak jak mówiłem, cały czas to jest tak śmieszne dla mnie, że nic się mu złego nie stało, odkąd ja byłem w line-upie. A nawet bym powiedział, że na odwrót, bo ja jestem zawodnikiem, który lubi pick and roll robić z centrem, więc to mu pomaga bardziej, a. No, niby źle mu było, nie wiem. No jedynie mi zostało się tych points per game. No myślę, że to jest kwestia dosłownie kilku meczów, bo tutaj ma już właśnie punktów 19, więc będzie average'ał już ponad 16, więc dosłownie wystarczy mu jakiś points per game 1, że poszło w górę. Chodź Claxton, im szybciej, tym lepiej.
Nie ma faulu, ale są punkty i to jest najważniejsze. Trójka ciężka, a dla Paula George'a w tym meczu nie ma ciężkich trójek. Kelly Oubre nie trafia trójki, ale tutaj Joel Embiid. On oczywiście trafia bez problemu. No to jest duży problem, jak Joel Embiid nas niszczy ofensywnie, jeśli chodzi o zbiórki. Cam Johnson ma trójkę, niestety jednak pudłuje. Kelly Oubre nie trafia. Schroeder akurat tutaj musiał być. Dobra, chodź tutaj właśnie Clarkson, póki nie aż Embiida. I pięknie. Busele jeszcze out of bounds chyba, tak jest, ale piłka jest Sixers, czyli mam 4 sekundy jeszcze. Jared McKay, no teraz już mamy właśnie takich rezerwy już wystawili. Uwaga na zbiórkę Drummonda, nie będzie trzeba, to jest wow, 1/10 sekundy, no spoko, więc nawet ja nie muszę nikogo kryć, bo oni nawet nie zdążą zrobić jakby, oni nie zdążą nawet zrobić catch shoota właśnie, to jest słabe złapanie piłki od razu i shot clock violation. Claxton, na przykład Ramonda. I ładnie, bardzo ładnie Claxton, bardzo ładnie. Nieważne w jaki sposób, ważne, że zdobyła te punkty. No już 25, no i super. Bo to znaczy, że on będzie miał może nawet 16,5 jakieś. Więc dosłownie i wystarczy, że może w następnym meczu zdobędzie też jakieś 25 i możliwe, że już będziemy to mieli odhaczone i będę miał w końcu spokój. Drummond niepotrzebny. To jest kolejna szalona trójka, którą nie trafiamy, aby to było nic dla nich. No, wpada. Mamy 30 point game'a. Teraz sobie właśnie ja pomyślałem, że zdobędę punkty, skoro tyle tutaj muszę, może powiedzieć, że tam mówię, karmić Claxtona. McCain, faul. Dwa rzuty osobiste. Drugi rzut już powinien być celny, tak jest. No nie, po prostu nie. Ta slightly late, ja miałem wrażenie, że było właśnie to slightly early na przykład. Porównanie do poprzednich prób. Za łatwo koło mnie przechodzi po prostu, ale nie trafia.
Cam Johnson jeszcze spróbuje na koniec. Nie trafi, ale to nic. Koniec tego meczu. Przegrywamy 122-98, ale tam wiem. Humor jest kompletnie inny w takiej porażce niż te porażka z Hornets, bo tam po pierwsze było równo non-stop, a tutaj było właśnie od początku Sixers prowadzenie duże. I kolejna rzecz właśnie, która się różni, to to są Sixers, a tamci to byli Hornets. Kompletnie inne dwie drużyny. Tu jest zespół, który w rzeczywistości aspiruje do mistrzostwa, a Hornets to jest zespół, który szczęśliwie to będzie, jak będzie w play-inie naprawdę, więc to kompletnie inne właśnie scenariusze, ale ja to nie ukrywam, że najbardziej jestem szczęśliwy z tego, że Claxton ma dużo punktów, a więc właśnie to jest o mecz mniej, może być o mecz bliżej już, żeby w końcu tam osiągnął to co ma tam osiągnąć, te points per game, ile tam ma mieć ich. A więc zobaczmy, ma obecnie... Czy to się nie wliczyło? Bo ja mam wrażenie, że ma 15 dni przed tym meczem. A gdzieś teraz to się zaktualizuje. Aby to się zaktualizowało. No i o co chodzi? On miał 15 punktów, 15.9 przed tym meczem już przecież, tak mi się wydaje. Czy nie? Czy ja się mylę? Będę musiał zobaczyć na początek odcinka jakby. Miałem wrażenie, że on na początku odcinka miał 15.9. Czy miał 15? Nie wiem, ale mam nadzieję, że mi po prostu... Cokolwiek się wydarzyło, mam nadzieję, że mnie gra nie oszukała. Bo jeśli mnie gra oszukała, to szczęśliwy nie będę, ale no, nie wiem. Nie wiem, co się wydarzyło. Dobra, więc progression. Tutaj chyba free point miałem do ulepszenia, mam wrażenie takie. Dobra, przy następnym upgrade'owaniu prawdopodobnie już wyczerpę limit, może nie limit, ale wyczerpę po prostu te VCs sobie. Dobra, czyli speed mamy prawie już na maksa. Speed był Boże, 81 to troszkę mało, nie ukrywam. Chciałbym więcej, ja bym wiedział, że będzie tak jak jest, to bym dał sobie więcej, nie ukrywam, a tak to właśnie no, nie wiedziałem o tym. Widziałem też tak w ogóle pytanie odnośnie questu, nie wiem kiedy będę robił dokładnie questy. No może wie, że widzę już w sumie. Najlepiej właśnie jak są takie mecze, jak są back to backi z kimś na przykład. Wydaje mi się, że właśnie już wiem kiedy zrobię odcinek questowy. Po meczu pierwszym tutaj, czyli będzie tak, tutaj będzie odcinek, gdzie będę grał, potem quest i odcinek, który będę grał. Więc tak to myślę, że będzie wyglądało. No a teraz kończymy ten dzisiejszy już odcinek. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!